Witam Państwa ponownie po przerwie w naszym wydaniu specjalnym. Wraz ze mną jest pan Michał Gwardyński, dziennikarz Telewizji Polskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Dziennikarz, a zarazem autor krótkiego filmiku, krótkiego materiału, dokumentalnego już można powiedzieć w tej chwili, który sobie za chwilę wspólnie obejrzymy, poproszę bardzo. Średnio łączyć siecią, internet. Nasza sieć produkcyjna tego nie ma, bo... Dzień dobry, jestem dziennikarzem, jestem pracownikiem tutaj. Jak idzie realizacja faktów po faktach? Proszę wyjść. Jak idzie realizacja faktów po faktach? Proszę wyjść, bo wezwał dotykać. Proszę wezwać ochronę. Proszę mnie nie dotykać. Proszę wezwać ochronę. Do widzenia panu. Proszę mnie nie dotykać. Ten pan tutaj nie pracuje. No właśnie, pan tutaj nie pracuje. To pracuje pan, czy pan nie pracuje? No właśnie ciekawe jest to, że dowiaduję się o tym, czy jestem współpracownikiem Telewizji Polskiej, konkretnie TVP Wilno, od pana Płuski, który z tego co wiem, to ma za zadanie reżyserować ten nowy spektakl, tak zwany programem 19.30, w rzeczywistości jakiś, że tak powiem, ściek propagandowych informacji. I no przede wszystkim dziwi mnie to, że pan Płuska decyduje o tym, kto może przebywać na terenie Telewizji Polskiej, a kto nie, kto może przemieszczać się określonymi korytarzami. No jakby to jest dla mnie skandaliczne, bo to jest kolejny raz, kiedy spotykam pana Puskę, kiedy nagrywam, tak, pytam się, co robi, na czyje zaproszenie przebywa, ponieważ każdy pracownik Telewizji Polskiej jest zobowiązany do, według regulaminu wewnętrznego, do noszenia takiego identyfikatora w miejscu widocznym. To jest karta taka, którą odbijamy się od różnych drzwi, można przejść z jednego pomieszczenia do drugiego. Natomiast pan Puska, z informacji, które posiadam, on nie ma takiego dokumentu, który by poświadczał, że jest on współpracownikiem Telewizji Polskiej, więc ktoś go zaprasza, on wchodzi tam na czyjeś zaproszenie i chciałem zadać panu Pusce te pytania, tak, co on robi, w jakim charakterze znajduje się w telewizji. No i po raz kolejny pan Puska, że tak powiem, bardzo rozemocjonowany, taki wściekły wręcz, wypycha mnie tutaj naprawdę, i co najgorsze, no właśnie decyduje o tym, bo... Tutaj warto zaznaczyć, że pan, o którym rozmawiamy, zasłynął też, jeśli można tak powiedzieć, swego czasu z parodii papieża. Tak. Mhm. Niestety, tak. Może zobaczmy, przypomnijmy, bo w internecie nic nie ginie. Zobaczmy. Cała prawda, całą dół. I ty, siostro druga, na tym stolcu siedzisz. Bardzo ładnie. Koleżanka Wiśnia, no porządna rozrywka z rana. Znaczy ja przepraszam, oczywiście wszyscy podśmiech sobie robią. My tu w PSL-u się stresujemy, bo tu konferencja jest o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn i ja nie wiem, co ja jestem. Ja strajkuję. Ty nie strajk, on się weź. I wracamy do naszej rozmowy, co dzieje się w tej chwili w siedzibie Telewizji Polskiej. No właśnie, kto tam rozdaje karty, jeśli można tak powiedzieć? No w tym momencie niestety gmach całej Telewizji Polskiej został przejęty przez ludzi, którzy uzurpują sobie zarządzanie Telewizją Polską w sposób bezprawny. To jest grupa z panem prezesem, neoprezesem na czele Sygutem. To są nowi dyrektorzy, którzy w wyniku różnych działań, prawdopodobnie gdzieś jakichś spiskowych, być może nawet i tutaj korupcyjnych, dokonali przejścia na drugą stronę, o ile można tak to ująć, tej sytuacji, zostali kupieni przez ministra Sienkiewicza i podległych mu ludzi, bo to oni wprowadzili tych zbirów na 10 piętro do gabinetu pana prezesa. I tu pragnę zwrócić uwagę, te ruchy były od wewnątrz. Tutaj mieliśmy współpracę w tym zakresie pionu do spraw bezpieczeństwa, który to odpowiada za wydawanie przepustek, ale także firmy, która odpowiada za sygnał emisyjny. Bo tego z zewnątrz się wyłączyć nie da tak łatwo. Dokładnie. Tego wyłączyć tak łatwo się nie da, więc tu było naprawdę wiele działań. Historia wojen wskazuje na to, że twierdzę można brać głodem, można zdobywać szturmem, ale najłatwiej jest znaleźć zdrajców w środku, którzy otworzą bramy, kiedy się tego nikt nie będzie spodziewał. Kiedyś tego rodzaju operacje kosztowały 30 srebrnych sykli. Ciekawe, ile teraz kosztują.
No, to jest pytanie do tych ludzi, którzy się tego dopuścili, do pana między innymi Harbuta, już byłego dyrektora do spraw korporacyjnych, który w środę biegał, że tak powiem, po piętrach telewizji polskiej, między innymi mnie jako dziennikarza, który tam relacjonowałem, robiłem relacje z tego miejsca wraz z telewizją Republika, również prowadził, zwodził z jednego miejsca do drugiego, mówił, że spotkamy się z jakąś radą nadzorczą za chwilę. Również tam był obecny minister Miller i poseł Fogiel, ich też zwodzono za nos. W tym czasie pan Puska i pan Czyż nagrywali to samo oświadczenie w Studiu 7 po to, aby zdezorganizować jakieś ewentualne działania, które miały na celu powstrzymanie puczu na terenie telewizji polskiej. Mm-hmm. Jaki jest pańskim zdaniem, jaka jest przyszłość tego, co się dzieje? Czy tam jeszcze jest coś do obrony? Czy tam są jeszcze ludzie, którzy mają nadzieję, że ta cała sytuacja bezprawna, jak na początku rozmowy zaznaczyliśmy, jednak może wrócić w normalne prawne kolejny? No, ja niestety ubolewam nad tym, że ludzie, których poznałem, z którymi współpracowałem, jak wszedłem właśnie na korytarz, gdzie pan Puska wydawał polecenia tak swoim tutaj pomagierom, no to ja zauważyłem znajome twarze, z którymi współpracowałem. I to mnie, że tak powiem, ludzi, którzy wydawali się ideowi, którzy oddawali się swojemu fachu w pełnej, w całości, i ludzi, którzy mieli poszanowanie dla prawa. Jak widać, nie wiem, czy ci ludzie zostali kupieni w jakiś sposób, czy jak to się stało. I szeroko pojęta też denuncjacja teraz ma miejsce wobec pracowników, którzy zostali, że tak powiem, jeszcze są tymi ostatnimi, którzy nie zgadzają się z tymi decyzjami, z tym uzurpowaniem sobie przejęcia władzy w TVP. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Michał Gwardyński, dziennikarz Telewizji Polskiej, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. A my czekamy na kolejne rozmowy, kolejne informacje, kolejne komentarze w naszym popołudniowym i wieczornym już paśmie.